Hej moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Ancient Dungeon VR. Kochani, kontynuujemy rozgryweczkę, ja sobie tylko jeszcze założę nasze ochraniacze na pady. Poznając życie, zaraz się wypieprzę. No i dobra, kochani, ostatnio odblokowaliśmy Delvish Deals. Ja to troszeczkę źle przeczytałem, bo to są te takie kontrakty jak w The Binding of Isaac, czyli na przykład ze serduszka. Więc dobra, kupmy sobie to. Tu jest git. Poprosiłem Kowala, aby ocenił moją pracę. Powiedział, że upiszę jak kura pazurem, rozumiesz? Już nie rozmawiamy. Spoko, luz. Tutaj sobie odblokujemy to, co wcześniej. Naszą nową broń, kuszę i sztylet. Więc... O, nie to. Dobra, mamy kombinację kuszy. Ty i tak nam nic nie powiesz dodatkowego. No i kochani, spróbujmy sobie crossbow plus dagger. Crossbow plus dagger. Zobaczmy, jak to będzie wszystko ze sobą współpracować. O kurde. Ej, to ja tak nie chcę. A nie da się innego. Kurde, trochę niedobrze. Trochę niedobrze. Jak się to... Jak... O kurka, wódka. O nie! To może być ciekawe. Jak ja tak muszę to naciągać... To ma jakiś reload chyba jeszcze. Czekajcie, muszę zobaczyć jak to... O kurde, to ma spory reload. Reload! Najgorsze jest to, że ja dagger mam w lewym ręku. Mogę tego używać w ten sposób? Co tam jest? O kurde. Pyk. No nie. To jest beznadziejne. To jest beznadziejne. Albo to jakiś elit był. Kurde, to jest serio. Lipa w cholerę. Już mamy tylko dwa serduszka. No ale dobra. Możliwe, że to był elit. No naprawdę? Jeszcze ty do mnie, Brutusie? No. Wow, dobra. Może jednak nie jest takie złe. Ja mogę chyba te strzały brać. To jest... Czekajcie, bo ja muszę zobaczyć jak to działa. O! Odkryłem coś. Czym ty jesteś? Penny Whistle. Jeżeli ukończysz areę, czyli obszar, dostajesz 20 końców. No bierzemy. Za friko to i ocet słodki, jak to mówią. Przypadkowo, spoko to jest, jeżeli chodzi o znajdowanie sekretów. Szkoda, że nie mogę przełączyć, kurde, a może i mogę? Nie mogę. Nie mogę, no. Zobaczymy, jak to w sumie pójdzie. Nie jestem do tego przekonany, mimo już ma naprawdę spore DPS-y. O kurde, nie chciałem tego. Nie chciałem tego. Mamy klucze? Mamy klucze, ale na razie nie używam. To jest chyba wybuchający bełt. Pyk. 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 Ciężkie, naprawdę ciężkie. W szczególności, że tego dagera nie mogę używać. Jakbym miał kuszę na lewym, wtedy może byłoby lepiej. Dobra, tu jest kolejny. Zobaczmy. Możemy zobaczyć, co tam jest. Tam coś... Pułapki jakieś są na pewno. Jakieś są pułapki, a tu są tylko i wyłącznie skrzynie.
Tu są skrzynie i jabłuszko, na pewno. Zobaczymy, czy Wurf tutaj w ogóle jest wchodzić. Nie jest Wurf. Przynajmniej nie na razie. Nie na razie. No. Mam nadzieję. Jeżeli się blisko trzymamy, to jest szansa, że ta strzała wróci. O, tak jak teraz, nie? O fuck, co to było? Na coś wleźliśmy. Patrzcie, widzicie? Da się tą strzałę łapać. Coś tam jest. No, wracaj. Wracaj, strzało. Musimy się blisko trzymać. Ale nadal czaszek nie możemy. Czy mi użyło klucza, naprawdę? Pełzający, o, ciebie to jeszcze nie widzieliśmy. Czy coś było? Nie. Drugi pełzający. O kurde. Słuchajcie, co ja mam powiedzieć na temat strzelania z bełtów? Ciekawe. Myślałem, że to jest gorsze. Zabiło go to. Weź się jeszcze. Gnojku. Oho. Nie no. Kurde, nie jest to złe. Naprawdę nie jest to złe. Myślałem, że to jest gorsze. Duży slime, duży slime, duży slime, duży slime, duży slime. O! Gdzie jest moja strzała? Gdzie jest moja strzała? Nie jest to złe. Naprawdę nie jest to złe. Tam chyba coś ominęliśmy, prawda? No, co to jest? Orb of Focus. Spowolnienie świata. Tam jeszcze chyba coś zostawiliśmy. Się tu spieszyłem i chyba coś zostawiłem. No oczywiście, że zostawiłem. I tam już nie wrócimy. No nie, ale i tak nie mam kluczy w sumie, to huk. To było? Żeby zamienić ludzkie obiekty albo stwory w złoto. No dobra. To nie jest złe. To nie jest złe. I tak, przejście tutaj jakieś jest? Jak wygląda mapa? Mapa wygląda w ten sposób. Patrzę, czy tu nie ma żadnego przejścia zwykłego, ale chyba nie. Jest klucz. Kurde. Dobra. Ile mam golda? 32 golda. No to szukamy sklepikarza w sumie, ej. Zaintrygowało mnie to przejście, ale tu chyba nic nie ma. Jak patrzę mniej więcej, jak ja się poruszam, żeby znów nic nie przypieprzyć. A co, nic nie ma? Nie. Rozglądam się i rozglądam, ale nic nie widzę. Dobra. Nic tu nie ma więcej. Nadal patrzę na jakieś rozłamy, żeby tutaj potem nie było lipy. Jest bosisko.
No właśnie, zobaczymy jak nam pójdzie w sumie Bailando z tym bossem. Niby miecz mamy, nie? Ale nadal obawiam się tego, że nie ma tutaj sklepu. Nie ma tutaj, może był tam w wcześniejszej mapie, czy mapie, wcześniejszej alei. Dobra, czy ja jestem gotowy na bossa? Niezbyt. 1,5 serca. No trudno. Tym się włącza miecz, tak? Tak. Dawaj. O kurwa, tego nie widzieliśmy. O. O, 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 o. Dawaj mi ten co strzałę. O fuck. Cholerny żelandol, won. No. O fuck. Padł. Jedno serce, uff. Ej, dobra, nie jest jakiś mocny ten boss. Ale mi się wyobraź trochę zakręciło od tego chodzenia. I co gnoju? Ej, dobra, ta kusza nie jest zła. Nie jest świetna, ale nie jest zła. Jak ja to ściągnę z góry. Nie jest tragicznie. Mam jeden klucz i 60 golda. Musimy znaleźć sklepikarza. I mamy nowy itemek do wyboru. Czym ty jesteś? Pack Rat Mandible. O kurde. Nieznacznie zwiększa twoje wszystkie statystyki, w sensie to. Ale wszystkie późniejsze upgrade'y będą cię ranić. Wierzę, że w tamtych miejscach będzie sporo serduszek. Mogę się mylić. Kurde. Infestation Dungeon. Wiecie co? Muszę coraz częściej używać. Oho. Zostaw mnie. Dobra. Pyk. Coś tam słyszałem. Gdzieś tu coś jest. Tu jesteś, gnojku. 63 monety, no jak teraz nie znajdę sklepikara, to się wkurzę. Oho. Panika, gaming, jeszcze lewa ręka, jestem praworęczny. Dobra. Próbujmy. Kolejny gold. To było Wurf? No nie wiem. Nie wiem, czy to było Wurf. Trzeba się rozglądać za jakimiś wcięciami. Mam jedno serce, to nie jest dużo. Bym powiedział, że to jest bardzo mało. A golda mamy tyle, że ja pierdzielę. Jesteśmy bogaci, ale co z tego? Co z tego? Że ty, Shiro, jesteś taki bogaty. Opa. Dobra. Idziemy dalej.
Ciebie to ja nie lubię. Wracaj, wracaj. Kom tu papusia. Dobra, czy mam klucze? Nie mam. Coś słyszałem. Tam coś jest. Ale jestem cwany. O kurwa, on strzela. Paszą wąt dziadu? Czy ja mogę wchodzić, mając w ręku broń? Mogę. A jednak nie mogę. Mogę tylko jedną ręką, kurde. Mogę tylko jedną ręką. Teraz się patrzę, czy z góry mi nic nie wchodzi. Tak się nie da. O! Ciebie nie lubimy. No, naciągaj. Tędy i tak nie przejdziemy, prawda? Tam coś jest, coś słychać. Oh, na szczęście nie ma fall damage. Nadal nie znalazłem żadnego wejścia. To mnie martwi. Coś tu jest. Na szczęście nie boss. Chodźcie w dupę węże. Czegoś takiego się tu nie spodziewałem. Aż mi się siku zachciało. Czym ty jesteś? Dobra, zyskujesz wielką liczbę protection, obrony. O Jezu, nie, ale zyskujemy dwa razy więcej obrażeń. To mi się nie opłaca. Kluczyk. Oj! O nie, nie. Ciebie nie lubimy. O, mimik, mimik, mimik. O kurde, flaszka, mimik. Ale dziadyga. No tak. Zapomniałem. Mam nadzieję, że znajdziemy jakiś HP. O, coś jest. Już wiadomo, że tam jest droga dalej. No, gdzież... No jak? Mam jedno serce, mam, halo? Oszustwo! Oszustwo, jedno serce mam, przepraszam bardzo. No bez jaj. No bez jaj. Ile mamy czasu nagrywania, muszę sprawdzić. No 19 minut, no to za mało, no. Za mało, kurde, no to było nie fair. Mamy 13 sztuk, to jest... nadal za mało. Mało znany fakt, to ja odkryłem to wejście. Wystarczyło wytrwałość badania i bardzo, bardzo częste gubienie się podczas wędrówki. Świetnie. Kurde! Ale jestem zły na siebie. I właśnie, tutaj jest jakieś wejście. Nie wiem, do czego ono służy. No i moi drodzy, czy w ogóle wy chcecie... Rozumiem, że z tym nic nie zrobimy. Tu nic nie ma chyba. Drzewko to jest po prostu tak sobie po prostu stoi. Tu. Ej, a mogę to wziąć? Mogę to... zwalić na przykład? Mogę! Tam jest skrzynia.
No ale nic stąd nie wyleciało. Tu się też wspiąć nie możemy. Czy my coś tu mamy, co nam by na przykład mogło... Ouu! Au! Tak samo tu, patrzcie, jest nim... Spaczowali to. Wcześniej tego nie było. W sensie, nie dało się na to wejść, że to się rozwalało, jak chodziliśmy na to. Ale nadal nie znikało tak szybko. Ta skrzynka jest za to niezniszczalna. Ta skrzynka jest za to niezniszczalna. Nadal nie znalazłem nic ciekawego. Młot jest pierwszą rzeczą, którą moja rodzina wykuła wiele pokoleń temu. Wykonany jest z tego samego materiału, co nasza broń, ale podgrzewanego w inny sposób, dzięki czemu jest twardszy i bardziej wytrzymały. Nadal nie wiadomo, co to jest. Kluczy nie mam nadal. Ups, coś zniszczyłem. Dobra, no wchodzimy. Jeszcze raz wchodzimy. Już wiemy, na czym to polega. Klucz pierwszy, dobrze widziałem? Nie, to była... To właśnie była ta kusza. Dobra, idziemy się napierdzielać. Co jeszcze jest? Dobra. Pyk. Pyk. Jak w dumie, kurde. Już taki słaby nie jestem, kapsen. Coraz lepiej mi w to idzie. Oho, znalazłem swojego dwojniku sfery kontrolnej. I znów pierwsze objawy choroby lokomocyjnej. Czym ty jesteś? Miałeś armor po prostu. Jesteś elita? Tam się rzuć. Ohoho. No nie mówcie znów, że... Tam nie zwiedziłem jeszcze. O kurwa. Dawaj mi kuszę. Kusza jest lepsza. Won. Ej, ja mogę tym walić. O kurde. No faktycznie. O, jabłuszko. To się przyda. To się przyda, tylko szkoda, że znów daliśmy dupy. O nie, idzie drugi. Tego trzeba rozwalić. Mamy kluczy nadal, żadnych. Działa to w ten sposób, jak myślałem. Dobre. Au! O tym już nie pomyślałem. Dobra.
dawać strzałkę. Kurde. Tam nic nie ma. Dawaj. Kurde, nie trafiłem. Wow. Gdzie mi tu rzucasz? Takich przeciwników nie mieliśmy wcześniej. Jeszcze jeden jest gnój. Dobra. Czyli coś nowego. Dobra, padł? Padł. Amen. Mhm. No chodź tu. Pyk. Dobranoc. O nie, dwa golda poleciały w dół. Tu jest bosik. Ciekawe jaki tym razem. Może jeszcze zdążymy wejść. Może nawet zdążymy jeszcze w tym odcinku wejść. Ale no, żadnego przedmiotu nie mamy. To mnie martwi. No już ci kurde, przestałem ufać. Wszystkie? Wszystkie. Patrzę na te pęknięcia, ale nie widzę nic. Kolejne? Coś na dole jest. Tu byliśmy, tu weszliśmy. No dobra, sprawdźmy co tam jest na dole. Dobra. Tyk. No psia. Pik, 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 pik. Dobra. Wszystko rozwalone. I naprawdę zaczynam czuć objawy choroby lokomocyjnej. Robi mi się ciepło. No i teraz się, kurde, fręgle się jeden żeś pokazał, tak? Tu nic nie widzę. Nie ma. Jak nie będzie miał nic fajnego do kupienia, to go zabijemy. Mamy 22 golda, to nie jest dużo. Niestety, no właśnie takim ograniczeniem tutaj na VR-ze jest ta choroba lokomocyjna, przynajmniej w moim wypadku. Naprawdę czuję, że jest mi niedobrze. Jest mi niedobrze. Co to jest? 5 golda za nie wiadomo co. Co, zatykujesz mnie? Przepraszam, no. Już. Ojej, 74 golda. Fajne, bo to daje eksplozję za nasze pociski z kuszy. Co to jest? Aha, zwiększone kryty DPS, ale zmniejszone chodzenie. Znak alchemika. Po naładowaniu użyj go do wytworzenia losowej kuli. To spolszczyłem, przynajmniej zdążyłem to spolszczyć, no ale jeżeli dalej nie będziemy już grać, no to nie widzę potrzeby robić spolszczenia. No dobra, spróbujmy. Co to jest? A, movement speed.
Miło, fajnie. Dawaj coś następnego. O, dziękuję. Jeden złoto za 5 to jest nieopłacalne. No. Dawaj. Też nieopłacalne. O, co to jest? Ej, dobra, wiecie co, zróbmy to tak. Chodź tu. Bossy już widzieliśmy. Spróbujmy zaatakować sklepikarza. Tego jeszcze nie widzieliście. Tego na pewno jeszcze nie widzieliście. O, co to? O kurde. O. Ało. Ało, to się nie dało. Ej, coś chyba pokonaliśmy. Już zdechło? Zdechło. Się da rozwalać. Dobra, zabiłem sklepikarza. Czym ty jesteś? Nasze pociski znacznie... Czekajcie. Nasze pociski... A, z zasięgiem chyba... Dobrze przeczytałem? Twoje pociski... powolnie zwiększają... zwiększają wielkości DPS-ów... wielkości DPS-ach, ale... resetują się po każdym strajku. Aha, dobra. Ej, no to mam ulepszenie do kuszy, świetnie. I mamy jeszcze półtorej serduszka na bossa akurat. Zobaczymy. Próbujemy zrobić jeszcze bossa, ale... czy mi się uda? Nie mam pojęcia. Idź w tą stronę. W tą stronę. Jeżeli tak, to zapiszemy i będziemy kontynuować od następnego, o ile zagłosujecie na serię, nie? Dobra, wbijamy. Z buta wjeżdżam. Chodź tu, gnoju. Au! No kurde! Pięć DPS-ów? Jedenaście. Pięć. Pięć. Czemu tak mało? Osiem. Skacz w dupku. Au, 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 pół serca. Pięć, jest. Pół serca, ale wygraliśmy. Ale mi się kręci we łbie. Chyba, że będzie bełt na żywo. Opa. Co to jest? Blooding and Tears. Jeżeli jesteś na low HP, to twoje DPS-y znacznie się zwiększają. Świetnie. Opa. Dobra, moi drodzy.
Need a break, save your run and quit the main menu to continue later. I tak zrobimy, kochani. Bo ja już czuję naprawdę objawy choroby lokomocyjnej. Tu słuchać nawet jak gadam. Kochani, jeżeli wam się to podoba, jeżeli chcecie, aby seria dalej trwała, lajkujcie. Jeżeli osoby po prostu, które nie lubią wchodzić na stronę spookyshiro.pl, możecie po prostu lajkować na YouTubie, no. Jeżeli wam się po prostu to podoba, oglądajcie, głosujcie na stronie i będziemy dalej kontynuować. Może naprawdę będzie bełt na żywo. Chyba sobie tutaj kosz jakiś postawię w ryczek, będę robił bleh. No, to by było na tyle. Dobra. Pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Widzimy się zapewne w jakiejś albo innej serii, albo i będziemy tu kontynuować. Dobra. Trzymajcie się i hej, hej.